Siema, witajcie z tej strony Benek. Zapraszam do Vintage Story. Co chciałbym wam powiedzieć? Przede wszystkim 16 samorodków miedzi, 2 samorodki srebra i 2 samorodki złota. Sztabka z brązu koryńskiego. Moi drodzy, wkraczamy w nową erę. Tylko dzięki temu, że miałem tutaj po dwa samorodki i srebra i złota. Teraz nam się stworzy tutaj coś wspaniałego, tylko potrzeba jeszcze węgla dołożyć. Nie wiem, czy dwa wystarczą. Temperatura spalania 1200 stopni, może wystarczą. 84 sekundy, aż się będzie palił. To może nawet tego nie trzeba będzie wykorzystywać. Się przekonamy zaraz. Powinno się dosyć szybko przetopić, bo jest tego mało po prostu. No ale dzięki temu będziemy mieli kill off, dzięki któremu z kolei będziemy mogli kwarc wydobyć i wiele innych rzeczy. No, taki skok w nową erę. Jest. Jest, 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 jest. Schowamy sobie węgiel. I... Moi kochani. Forma kilofa z brązu koryńskiego. Kto by się spodziewał? Ja jestem w ciężkim szoku. Dobra, ale metale chowamy. Zostały nam 2 złota. Jeszcze jedno srebro zdobędziemy, to będziemy mogli kolejne narzędzie z brązu zrobić. On się nam długo nie zniszczy, więc wszystko w jak najlepszym porządku. To jest budulcowy, to jest budulcowy. Ziemię też stąd zabieramy. Tu jest ziemia, tu jest piach. Tu są kości. Tu jest drewno. No, coraz przejrzyściej się robi. Już będzie miejsce na muszelki, na tuperelki. Budulec. Ziemia, ziemia, ziemia. Kamień, kamień, kamień. No, tą ziemię i tak stąd zabiorę. Jak tylko zrobię jeszcze jedną skrzynkę. W sumie... Już mam tą skrzynkę. I tak to będzie wyglądało. Super. To z kolei zapadnia jest drewniana. Tutaj druga drabina. Patrz na wykończenie. Kości, kości, kości damy tu. Kości z gnilizna. Kości na mączkę kostną możecie robić. 4:24 rano. Jak wam się podoba? Wiadomo, będą jeszcze okna i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy coś wspaniałego. Czy tutaj jest powstała jakaś zgnilizna może? Powstała i tutaj zostaje... ...1-3 lat, 105 dni, 17 dni.
106, 7, 58, 8 godzin. 8 godzin mam żurawinę jeszcze świeżą. Drewna już nie mam. Ale mam bardzo dużo desek. Co tu zrobić, żeby te patafiany nie przyłaziły tu? Jest ich trzech. Chodźcie. Chodźcie, buce. To mi się podoba, tylko że jeszcze jakieś nagrody fajne, nie? Żeby były. O, jest jakaś linka. Dwie linki nawet. O, jeszcze jeden tu się, kurde, kolega szlaja. A masz w tytę. Masz, masz, masz. Nie uciekaj. Może miłość kiedyś przyjdzie. Gdzie jeszcze jeden? W domu? Na dachu? Gdzieś ty, gościu, był? One sobie otwierają same? Nie, miałem otwarte, bo schodziłem na dół. Dobra. Nic. Pół godziny odcinka to było, kurczę, gonitwa z kurami. A nie sądziłem, że nawet jeśli będzie tej dół, to i tak włażą tutaj na to, co widzicie, tutaj za płotem. Po prostu wyskakują. Kury dadzą radę bez problemu. No i tak miałem tutaj zamkniętą też jedną. Jajko dostało, tak? Może być tutaj. No tutaj te trzy drzewa niepotrzebnie zasadziłem. No ale widzicie, zbudowałem płotek. A teraz chciałbym zbudować kurnik. Tu mamy truskawki za kurnikiem. I czad. I normalne drzwi się tu wstawi. Miseczka do przesiewania jest troszeczkę zaniedbana. Troszeczkę zaniedbana jest miseczka do przesiewania. No i czekajcie, są tam te kury. Tutaj sobie lubią przebywać. O, o, są. Ale fajnie. Jest też tam dzik, widzę.
Tam też widziałem czarnoziem, kurde, w jednym miejscu. Trzeba będzie iść to obadać. Ale to może nie w ten sposób. To może tak pójdziemy. Drzwi otwarte? Otwarte, dobra. Tu są, nie? Tak. Razem z kurczaczkiem. Nie, kogut. Co za rzeź, nie wiem gdzie on jest. Już mi sporo rzeczy porosło. Ty znowu kura. Dobra, one sobie pójdą tam. Patrzcie, tu już mi wszystko porosło. No tak, wszystko mi już porosło. Kurde, że się nie dało tego koguta zapędzić. Normalnie masakra jakaś. Ładny urodzaj. Teraz tak. Składnik odżywczy. Fosfor. Dobra, to już jest wszystko. 24 nasiona żyta. Żyto potrzebuje azotu, tak? Azot 80%. No to już nie, to już nie. Azot, 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 azot. Azot, 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 azot. Za, bo to są zwierzęce. Dobra, tu jeszcze skóry możemy włożyć. Świetnie. Skóry i pióra. Dokładnie. Mała, średnia, duża i ogromna. To pewnie ze zwierząt jakichś tam nie wiem, ale wydaje mi się, że jakichś większych zwierząt. Jakieś niedźwiedzie, może coś w tym stylu. Nie wiem, czy są takie. Aha, i tu jeszcze mam pióra. Pióra, tłuszcz. Natomiast tu jest jeszcze zgnilizna. Jakieś paprocie, orzypałki. I tak, kości.
I zgnilizna. Super. Plaster miodu mam? Gdzie ja mógłbym taką bombę pszczoły, kurde, schować? A, tutaj na razie mam syfy, dobra. No to niech będą tu syfy. Plaster miodu, to i to. Nasiona też tu mogą być, a takie orkisze. Takie rzeczy na mąkę to koło żarna by się przydało postawić. Tak. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. 3 lata jest w tym pojemniku. Wytrzyma w sen. Trzy lata wytrzyma. Bardzo ładnie. Patrzcie. Wielka chwila. Ostrze kilofa z brązu koryńskiego. Kilof z brązu koryńskiego. Poziom narzędzia trzeci. Ha, ha, ha. To zabieramy. To zabieramy i to zabieramy. Dobra. Zawartość skrzyni. Skrzynia już można rozwalić. Następna. Jeszcze się trzeba będzie tego pozbyć i... I postawić ją tutaj. Tu w sumie mogę wszystkie rzeczy ze sznurkami związane powkładać. Fajnie. Tu będą mogły być na przykład tylko rośliny. Możemy sobie na przykład wziąć teraz ten plaster miodu. Wyciskanie. O. 0,25 litrów of miód, widzicie? Napisane? Jest na dole? Jest. A my mamy dzięki temu wosk pszczeli, z którego można później zrobić świeczkę, ale... Latarnia. Ołowiu miedzianego. Sztabka ołowiu miedzianego. Troszkę miedzi. Aha, właśnie, czekajcie, bo to poziom światła 18. No, tu jest 20. Latarnia. Miedziana. Płyta miedziana. Poziom światła 18. Wyłożenie wnętrza latarni złotem lub srebrem zwiększa jej jasność. Ja pierdzielę. Płyta złota.
Ale co, 20 tylko dalej. To jest 18, a miedziana? Też 18. Przejrzysty kwarc, świeczka i płyta miedziana. A, dobra. Wleję sobie do kilofa. Ja zapomniałem, że przecież to się wykuwa ze sztabek. Lipę odwaliłem jak nic. Mogę ją zabrać? Mogę ją zabrać. Jest. I z miedzi potrzebujemy, czego ja to potrzebowałem. Płytę miedzianą. Ja nie wiedziałem o tym, no. Że ja muszę mieć dwie sztabki. No właśnie. Czy kurde trzeba spieszyć, bo to... Jest! Co? Młot mi się już zniszczył? Ja w to nie wierzę normalnie. Serio? Moi drodzy, kolejny wielki przełom, tak, świeczuśka tu. Tu i tu kwarc i tu miedziana latarnia. Zobaczcie, zobaczcie jaka jest różnica w oświetleniu, patrzcie. No teraz zrobię wymianę w ręce. Patrzcie. Coś pięknego, nie? Gdzie są te buce? O, ucieka. Dobra. Trzeba go dorwać. Ileż razy może ile on ma oberwać, żeby zginął? Co jest grane? Jaja sobie robią, kuźwa? Kurde no. O, kura tu jest. Jajko nawet zniosła. Dawaj. Tutaj ładny kwarc. Idziemy na wojnę. No i świniaki, kaj jesteście.
No właśnie. Ja biegając tutaj widziałem czarną ziemię. Kurde, gdzie to było? Jest o średniej żyzności. Czemu one są takie czerwone? Dobra, zbieraj to. Nie, o jest. Łe, mało, ale dobra. Dobry miałem wzrok. Wow! Jestem zachwycony. Będzie można nasze pola uprawne powiększyć. To wszystko porośnie ładnie trawką. Ile tego wykopałem? 33 sztuki. Wow. Co z tego, jak dzików nie ma? Co nie dziki? Myślałem, że tu znowu mam czarną ziemię, bo oszalał. O kurde. Chodź, locha. Te lochy te chyba zostają. Mi się wydaje, one nie chcą za bardzo gonić. Ty w mordę jeża kopana. Jesteś? Jesteś? Chodź, chodź, dzikusie, chodź. I mi się normalnie robi gęsia skórka, nie? Dostaję gęsiej skórki. Ło ty kurde locha. Głupia. Chodź tu, sieroto, głupia. No, chodź, chodź. Chodź, chodź. No jak fajnie. To są dwie, obie są tu. Dobra. Jeszcze muszę wam skombinować gościa, nie? No kurczę, taki to chyba.
Wylądował. Znaczy wylądował, Boże, spadł na ziemię. Dobra. Siekierka i jechana. Gdzie jest to takie słynne brzydkie drzewo? O, tutaj jest. Nie wiem, co z tym drzewem się stało. A to co ja tutaj pozbierałem teraz? Snowberry? A co, z krzaka spadły, czy co? Nie rozumiem tego. A może? Ho, 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 ho. To jest to, co lubię. Jeszcze jeden klon tutaj, ale tak nie wyrosło mu się za bardzo. Grzybki. Krzemień. Nie wiem, gdzie ten wilk może być. Lepiej się nie afiszować za bardzo tutaj. Jest takie wejście do lasu. To jest fajny. To jest fajny klon. Można by było go zniszczyć rzeczywiście, bo... Co? Na co mi te snowberry gówniane? Znika. Ale tam jest motyli. I skrzypy. Tę łopatę wyrzucam. Jesteś gdzieś blisko gnojku. Łoty kurcze, co to jest? Kłoda dębu. Ale rzeźnicka. Dobra, wieczór się zbliża. Tam jest chata. Nie, to wszystko tak blisko. Miło. Tutaj by się schody przydały jakieś. 18:32. Nie no, drifterów jeszcze nie będzie, bo to jest 20. Świetnie. Tak.
Mąka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 10 chlebów. No tak, zapomniałem, że to przecież chodzi o litraż. Wiaderko 10 litrów. No i mąka.